Paszport zrobiony z tak delikatnego materiału jak papier zdołał przetrwać? Kto pisze takie rzeczy? Ted Łopatkiewicz, rzecznik Rady do spraw bezpieczeństwa transportu narodowego, powiedział CBC News, że to wielka rzadkość, aby nie wracały do nas nagrywarki. Nie pamiętam ani jednego przypadku, w którym byśmy ich nie odzyskali. Okazuje się, że Ted ma rację. Nicholas DeMessy, strażak, który pomagał w poszukiwaniach, mówi w książce Za kulisami Grand Zero. W pewnym momencie polecono mi, abym oprowadził agentów federalnych po miejscu zdarzenia w celu odnalezienia czarnych skrzynek z samolotów. W sumie były 4 czarne skrzynki. Znaleźliśmy 3. Pytanie, komu wolimy wierzyć? Dyrektor FBI Robert Miller powiedział, że nagrywarka danych lotu 77 podała wysokość, prędkość, kierunki i inne informacje. Ale na nagrywarce dźwiękowej nie było nic przydatnego. Donald Rumsfeld stwierdził, że danych z nagrywarki z kabiny pilotów nie dało się odzyskać. Jeśli chodzi o lot 93, był to jedyny lot, z którego rozmowy zostały odzyskane. Odtworzono je rodzinom w kwietniu 2002 roku, ale dopiero po tym, jak podpisały one oświadczenie, iż nie będą wypowiadać się na ten temat, nie mogli nawet robić notatek. I z jakiego powodu ostatnie 3 minuty nagrania nie zostały uwzględnione? Dlaczego komisja do spraw z 11 września miałaby nam mówić, że nie odnaleziono nagrywarek lotów 11 i 175? Dlaczego Robert Miller miałby powiedzieć nam, że w nagraniach z lotu 77 nie ma nic ciekawego? Co zawierają ostatnie 3 minuty nagrania z CVR lotu 93? Ciekawy jest też fakt, że lot 93 był widziany 10 kwietnia 2003 roku na lotnisku O'Hare w Chicago przez Davida Friedmana, pracownika linii lotniczych United, który rejestruje wszystkie swoje loty. Numer ogona N-591UA dostrzeżono na locie 1111 Boeinga 757 amerykańskich linii, a według FAA zarówno N-591UA oraz N-612UA lotu 93 i 175 są wciąż ważne, ale loty 11 i 77 uznane zostały za zniszczone. Nie mówiąc już o tym, że nie było ich w rozkładzie lotów na 11 września. Dalej, co z rozmowami z telefonów komórkowych? Po pierwsze, rozmowy te same w sobie są wyjątkowo dziwne. Większość z nich trwa tylko kilka zdań, po czym dzwoniący kończy rozmowę i odzwania później. Stewardesa Betty Ong rzekomo wykonała telefon z pokładu lotu 11. Według komisji do spraw z 11 września, mimo iż rozmowa trwała 23 minuty, zarejestrowane zostały tylko 4,5 minuty. Jak się nazywasz? Nazywam się Betty Ong, jestem numerem 3 w locie 11. Dobrze. Kabina pilotów nie odbiera swojego telefonu, a w klasie biznes ktoś został zadźgany. I w dodatku w klasie biznes nie ma czym oddychać. To ma macę czy coś takiego? Dobrze, numer 1 został dźgnięty. Główny steward też został dźgnięty. Nikt nie wie, kto zaatakował kogo. Nie możemy nawet przejść do klasy biznes, bo tam nie da się oddychać. Nasz numer 1 właśnie otrzymał cios. I kto jeszcze jest? Dobrze, a czy... I nasz numer 5. Pasażerowie pierwszej klasy są... Stewardesa w barku oraz główny steward zostali zadźgani. Nie możemy wejść do kabiny pilotów. Drzwi się nie otwierają. Czy panna Ong brzmi jak ktoś lecący porwanym samolotem? Kto właśnie był świadkiem tych morderstw? Dlaczego w tle nie słychać żadnych krzyków? Stewardesa Madeline Sweeney rzekomo rozmawiała ze swoim naziemnym szefem, Michaelem Woodwardem, przez 25 minut. Opisuje 4 porywaczy, FBI twierdzi, że było 5. Mówi, że porywacze byli w rzędach 9 i 10, FAA twierdzi, że byli w rzędzie 8. Pod koniec Madeline krzyczy: widzę budynki, wodę, o mój Boże! Madeline przez 12 lat była stewardesą z Bostonu. Myślę, że rozpoznałaby Manhattan. Mężczyzna podający się za Marka Binghama zadzwonił do swojej matki Alice, która odwiedzała swoją szwagierkę. Głos w telefonie mówi: mamo, tu Mark Bingham. Kiedy po raz ostatni dzwoniąc do własnej matki przedstawiliście się pełnym imieniem i nazwiskiem? Chciałem tylko powiedzieć, że cię kocham. Lecę z New York do San Francisco. Na pokładzie jest 3 facetów, przejęli samolot i mówią, że mają bombę. Dzwonię do ciebie z telefonu pokładowego, a potem: wierzysz mi, prawda, mamo? Tak, Mark, wierzę ci. Kim są ci faceci? Wtedy ktoś mówiący niskim, męskim głosem przerwał mu w języku brzmiącym jak angielski. Po 30 sekundach stłumionych dźwięków w telefonie słychać znowu: dzwonię do ciebie z telefonu pokładowego. Matka powtarza pytanie: kim są ci faceci? Po kolejnej pauzie głos znów się pojawia i mówi: wierzysz mi, prawda, mamo? Potem kolejna pauza i telefon po prostu zamilkł. Do dzisiaj żaden z tych telefonów, z wyjątkiem telefonu Betty Ong do American Airlines, nie został opublikowany.
Ale bądźmy szczerzy, to wszystko bez znaczenia. Dlaczego? Ponieważ żadna z tych rozmów nie mogła mieć miejsca. Key Dooney z Physics 911 przeprowadził samodzielne śledztwo. W ramach eksperymentu nazwanego Projekt Achillesa zabrał kilka telefonów komórkowych na pokład Cessny 172, a potem poleciał na wysokość 2450 metrów, aby sprawdzić zmiany odsetek udanych połączeń w związku ze wzrostem wysokości. Na wysokości 1250 metrów odsetek ten wynosił 4. Na wysokości 2450. W przypadku wysokości 10 tysięcy metrów wysokości przelotowej liniowca pasażerskiego wskaźnik ten mógł wynieść 0,06. Czyli mniej niż jedna szansa na 100. Nie wierzycie? Nawet American Airlines palnęła pewną głupotę. 15 lipca 2004 roku pasażerowie na pokładzie lotu American Airlines byli w stanie wykonywać i odbierać rozmowy z telefonów komórkowych, tak jakby byli na ziemi. Dzięki zainstalowanej w samolocie stacji komórkowej. Działała znakomicie. Dzwoniłem do biura, dzwoniłem do żony, dzwoniłem do przyjaciela w Paryżu. Wszyscy świetnie mnie słyszeli, a ja słyszałem ich głośno i wyraźnie. Po co linie American Airlines miałaby wydać tysiące dolarów na tę technologię w 2004 roku, skoro we wrześniu 2001 roku telefony komórkowe tak doskonale działały na pokładzie? Rozmowy z komórek były nieprawdziwe. Nie ma co do tego wątpliwości. Jak można podrobić ludzki głos? W 1999 laboratorium Los Alamos ujawniło swoją technologię przekształcania głosów. Generał Carl W. Steiner był głównodowodzącym specjalnej jednostki operacyjnej USA. Mówi na taśmie. Panowie, dzwoniliśmy do was razem, aby poinformować, że zamierzamy obalić rząd Stanów Zjednoczonych. Kolejnym przykładem był Colin Powell, mówiący: moi porywacze dobrze mnie traktują. Przy pomocy zaledwie 10-minutowego nagrania czyjegoś głosu są w stanie niemal w czasie realnym sklonować czyjś głos. Steiner był pod takim wrażeniem, że poprosił o kopię. A co z porywaczami? 14 września 2001 Departament Sprawiedliwości podał nazwiska 19 domniemanych porywaczy. Ale 23 września BBC doniosła, że Walid al-Sheri żyje i ma się dobrze w Casablance w Maroku. Wyśledziła również Abdulaziz Al-Omari, który jest inżynierem w Saudi Telecoms i zgubił swój paszport podczas studiów w Denver. W tym samym artykule dyrektor FBI Robert Miller przyznał, że tożsamość niektórych porywaczy jest wątpliwa. Ilu więc porywaczy nadal żyje? Co najmniej 9. Wail M. Al-Sheri żyje i czuje się dobrze. Mohand Al-Sheri żyje w Arabii Saudyjskiej. Khaled Al-Midar jest programistą w Mekce. Salem Al-Hazmi pracuje w zakładach chemicznych w Yanbu w Arabii Saudyjskiej. Said Al-Ghandi szkoli się na pilota w Tunezji. Ahmed Al-Nami jest nadzorcą administracyjnym dla saudyjskich linii lotniczych. Mówiliśmy już o Waledzie i Abdulazizie. I w końcu ojciec Mohameda Atti powiedział, że syn dzwonił do niego 12 września. 20 i 27 września Miller przyznał CNN, że nie ma żadnego prawnego dowodu potwierdzającego tożsamość porywaczy. Rzeczywiście, w końcu nawet raport z oficjalnej autopsji lotu 77 nie zawiera nazwisk porywaczy, a akapit wstępny nie wspomina o ich nieobecności. Jeśli więc nawet nie ma dowodu, że porywacze byli członkami Al-Kaidy, lub jeśli nawet byli w samolocie, jakie mamy usprawiedliwienie na zbombardowanie Afganistanu? Och, no tak. Taśma z wyznaniem Bin Ladena. 14 grudnia 2001 rząd opublikował taśmę, na której Bin Laden rzekomo przyznaje się do ataków z 11 września, a którą podobno znaleziono w domu w Afganistanie. A jednak z tą kasetą też nie wszystko jest w porządku. Po pierwsze, sama taśma jest bardzo kiepskiej jakości. Po drugie, człowiek na ekranie nie wygląda ani nie zachowuje się jak Bin Laden. Według strony internetowej FBI, Osama jest leworęczny. Ale na tym nagraniu pisze prawą ręką. Nie mówiąc już o tym, że nosi na palcu złoty pierścień, czego zabrania islamskie prawo, a o czym nie wspomina żaden jego opis podawany przez FBI. Porównajmy to nagranie z czterema innymi zdjęciami Bin Ladena. Czy ktoś jeszcze widzi tu jakiś problem? Dopóki rząd, bez cienia wątpliwości, nie udowodni, że za 11 września stała Al-Kaida, Amerykanie mają wszelkie powody, aby wierzyć, że było inaczej. Łatwo wyobrazić sobie nieskończoną liczbę sytuacji, w których rząd mógłby legalnie podać fałszywe informacje. To dość niefortunne, że podawanie przez rząd niekompletnych lub nieprawdziwych informacji może być czasem postrzegane jako konieczne dla obrony ważnych interesów.
Theodore Olson, którego żona Barbara zginęła 11 września 2001 roku.